Cześć wszystkim! Znowu Poni 7. Dalszy ciąg tyranii. Nie, tyranii. Biała Zwerterinti, Biała Marchia. Zanim jeszcze jesteśmy w Białej Marchii, kontynuujemy dalej urwisko Krakholt. Jakiś mag jest tutaj oblężony przez jakichś najemników. I ci najemnicy nie są zbyt mili. Zaatakowali nas tylko, kiedy się zbliżyliśmy do nich, więc odpłacamy im pięknym za nadobne. Okej, dobra. Wszyscy niech się przełączą na broń dystansową, ci, którzy mogą. I zdejmijmy tego gościa. Okej. Spróbuj przyciągnąć pieśniarza. Serio, gościu? Po prostu tak sobie przejdziesz? A może cię spróbujemy powalić? Okej, chyba przyciągnięcie się nie udało. Wal gościa. Okej. No to lanca. Ty możesz go podpalić. Okej, dobra, tego udało się powalić. Ale spokojnie, zaraz tego zabijemy. To wyślemy mu posiłki. Chyba przez chwilę był zdominowany, ale niezbyt długo. Tam. Kimkolwiek są ci najemnicy, zdecydowanie nie pieprzą się w tańcu. Całkiem nieźle znają się na swoim rzemiostwie. Okej. Zamknięte. Póki co tego nie otworzymy raczej. Znakomita duża tarcza. Okej, zobaczmy, co ma te obecnie. Również ma znakomitą dużą tarczę. Okej, dobra. Więc nie było tematu. Pewnie znajdziemy tutaj jakiś kolejny klucz, tak jak przy poprzedniej skrzyni. Więc przeszukujmy dalej. To jest plac ćwiczeń. Raczej był plac ćwiczeń. Nie wiem, czy plac ćwiczeń, na którym nikt nie ćwiczy, ponieważ wszyscy są martwi, to nadal plac ćwiczeń, ale... Ale co tam? Takie dywagacje zostawmy tym martwym. Okej, to jest jakieś wejście do jaskini. Przyjrzymy się temu za chwilę. I co... Ruchy? No i dobra. Ciekawe, czy dotrzemy do tego właściwego komendanta, który kazał zabijać wszystkich. Okej, słyszę jakieś odgłosy, więc pewnie więcej ludzi tam jest. Niepodpisany list. Komendancie Bellory, natychmiast udajcie się do Krakholt. Konklhaut. Czyli ten mag, którego chcę obronić, nie rozstanie się dobrowolnie z enkwitańskim filakterium, ale musicie je zdobyć za wszelką cenę. Wszystkie uprzednie próby zdobycia tego przedmiotu zakończyły się całkowitym niepowodzeniem. Niewiele wiemy na temat filakterium, poza tym, że jest niemal niezniszczalne. Mając to na uwadze, sugeruję, abyście wykorzystali swoje liczne wojska, by rozpocząć oblężenie Krakholt, a po śmierci Konklhauta znajdźcie filakterium w ruinach jego wieży. Dostarczenie tego przedmiotu jest waszym głównym zadaniem, ale wiarygodny dowód śmierci Konklhauta zapewni znaczącą premię. Koszty nie grają roli, ale wszelka ingerencja z zewnątrz stanowić będzie naruszenie naszej umowy. Wiele kosztowało mnie, aby upewnić się, że miejscowe władze przymykają oczy na ten incydent. Proszę się odpowiednio zająć wszelkimi ciekawskimi osobami. Okej. Tak więc nie komendant rozkazał to, żeby zabijać wszystkich, którzy się tu pojawią. Jakiś inny gość, który wynajął tych najemników. Okej, więc mając to na uwadze, może podarujemy komendantowi życie, kiedy już do niego dojdziemy. Zobaczymy. Okej, tu jest chyba wejście do właściwej wieży, to wiecie co, zanim tam się udam, zbadam jeszcze resztę.
tego obozu. A właśnie, może zanim jeszcze pójdziemy, pogadajmy może z matką, ponieważ w podstawce nie zaliczyłem jej questa. Okazuje się, żeby ruszyć ten quest z nią związany, to trzeba z nią pogadać. Mam do ciebie kilka pytań. Dlaczego nikt inny cię nie widzi? Czepek? I am able to wrap myself as a mother cradling her child. I am here, as you see, but to them, their eyes see only the cloak that I wear. A peasant mother, dirty, shabby, not worth knowing. As a watcher, you see more than others. To the eyes of most, I am as unseen as the spirits you share memories with. W jaki sposób wpływasz na cudze umysły? Kieruję ich zmysły na inną ścieżkę, na której łatwo zapominają. Bardzo użyteczne, jeśli pragnie się samotności. Ich umysły powierzchownie zauważają postać, ale wspomnienie o tym zanika. Widzą kobietę, ale nie mają potrzeby z nią rozmawiać, czy odpowiadać na pytania. A ja nie zamierzam ich zadawać. Okej. Okay. Nazywałeś mnie widzącym, kiedy się spotkaliśmy. Wiesz, kim są widzący? Czujesz powoli narastające zimno. Przez chwilę wydaje się, że kobieta znika ci z oczu, jakby nie mogła znieść świadomości, że ktoś ją widzi. Ciekawe. Nie wiem jednak, skąd się to wzięło, jeśli cię uraziłam. Jeśli cię uraziłam, wybacz mi, wiesz przecież więcej niż ja. Zetknęłaś się wcześniej z widzącymi? Nie wiem, to dawne uczucie, nie wiem skąd się wzięło. To słowo pojawiło się, kiedy mnie ujrzałeś. Powiadają, że widzący dostrzegają to, czego inni nie zdołają. Ja skrywałem się przed wzrokiem innych przez pewien czas. Okej? Okay. Chcę dowiedzieć się więcej o tobie. Dlaczego nazywają cię z rozpaczoną matką? Powietrze wydaje się na chwilę nieruchomieć, tak jak przy waszym pierwszym spotkaniu. Jej umysł wrzad wątpliwości zwolna na przybywających pytań, które wirują, ale nie nabierają kształtu. Nie poruszają się, jakby była sparaliżowana, jakby owinięto ją zimnym kocem. Czyli to ja nadałem ci to miano? Jako widzący dostrzegasz to, czego ja nie potrafię, albo może twój umysł kształtuje myśli przeze mnie, nadając im inne znaczenie. To miano jest poniekąd prawdziwe, ale jestem czymś więcej. Dlaczego więc rozpaczasz? Musiałeś to poczuć, zobaczyć. Ma tyle nazw, ile krzywd wyrządziło. Kiedy słowa nabierają kształtu, wydają się wylatywać z niej wirującym strumieniem, wielką falą pędzącą ku twoim myślom. Ku twojemu zaskoczeniu czujesz się, jakby znów dotknął cię biłak, a zanim przebijają się przez wir niczym nóż, pędzą myśli z rozpaczonej matki. Światu zadano ranę ząbkowanym ostrzem, które odcięło łodygi mężczyznom i naznaczyło kobiety bruzdami. Wiele zapomniałem, ale czuję tę ranę wszędzie dookoła. Nie pozwala mi odpocząć, nie daje mi spokoju. Dzieci zamilkły, ale ich głosy mogą rozbrzmiewać ponownie. Mówisz o próżno zrodzonych? To słowo, kiedyś go nie znałam, podobnie jak nie wiedziałam, co się dzieje na świecie. Kiedy spadło na nas przekleństwo, sądziłam, że to coś pomniejszego, ograniczonego w zasięgu do mniejszych społeczności. Dopiero podczas wędrówki poczułam, że rozpościera się dookoła, we wszystkich zakątkach świata. Dzieci przeklęto. Nie sądzę, by one były temu winne, ani by na to zasługiwały. Odebrano im to, co miały wewnątrz. Nie wiem jak, ale trzeba tę ranę zaszyć. Świat krwawi pomiędzy kobiety cych nóg. Jeśli krwotok nie zostanie powstrzymany, świat umrze i ucichnie. Czy wiesz, co jest przyczyną?
Dowiem się dzięki tobie. Twój wzrok wyśledzi przyczynę, odnajdzie ścieżkę, ja będę u twojego boku. Nie ma rany, której nie można wyleczyć, jeśli naprawdę jesteś widzącym. Wówczas rozpoznasz tę ranę. Ujrzałeś mnie, chociaż się ukrywałam. Ujrzysz również tych, którzy zatrzymali świat. A co jeśli zaszycie tej rany poczynie dalsze szkody? Będę z tobą, a ty musisz zrobić to, co konieczne. Dano ci twój wzrok, abyś sprawował pieczę nad światem i zaopiekujesz się nim. Dzieci odzyskają swój głos, jeśli masz zbyt słabą wolę, ja ją wzmocnię. Znajdź we mnie oparcie, a ja znajdę oparcie w tobie. Ty będziesz moimi oczami, ja zaś będę twoimi dłońmi, kiedy nadejdzie pora. Skąd pochodzisz? Odbyłam daleko podróż tak daleko, że nawet wspomnienie punktu wyjścia jest odległe. Utraciłam to wspomnienie, ale nie czuję, bo moje wspomnienia dotyczyły rodzinnego domu. To są nieszczelenie Boże i Imperium. To nazwy i znaczenia na mapie, które kierują myśli ku przemocy. To jedynie zasłona narzucona na świat, gdyż mężczyźni i kobiety szukają głębszego znaczenia, nie tylko samego istnienia. A jak ty patrzysz na świat? Świat jest jak pole pełne dusz orane przez cykl brata. Różne kultury i terytoria mnie nie interesują, zajmują mnie siewy i plony na tym polu. Cykl brata spowolnił, może nawet zupełnie się zatrzymał. Wszystkie słowa, tytuły, prawa i oręż, które nie są używane, by naprawić tę krzywdę, zaleczyć tę ranę, są dla mnie nieistotne. Okej. Jakim sposobem widziałem twój sen? Kiedy wypowiada te słowa, nagle czujesz dziwne wrażenie w umyśle, jakby wejście dwie myśli przypomniało spacer wzdłuż kupieckich kramów. Klaustrofobiczną ciasnotę drewnianych półek płóciennych zasłon łagodzi ogromna ilość zachęcających fiolek i flaszek, które rozstawione są dookoła. Zdajesz sobie sprawę, że możesz wejść w jej sny nawet bez jej zgody i oglądać nawet bez jej wiedzy. Odpowiedzi na to twoja ręka drży. Wydaje ci się, że możesz po prostu podnieść jedną z fiolek, spróbować jak smakuje i zachować dla siebie to wspomnienie. Nagle wracasz do swoich teraźniejszych myśli, choć oddaliłeś się zaledwie na chwilę. Kobieta wydaje się być tego jednak świadoma. Może na tym polega twój dar, stąpasz pośród wspomnień równie łatwo jak inni stąpają po ziemi. Chcesz może usłyszeć, co widziałem w twoich wspomnieniach? Pomiędzy wami zbiera mieszanina ciekawości i strachu. Kobieta podnosi lewą rękę, a brzmienie dzwonków uspokaja. Nadal się boi, ale ciekawość dominuje. Ten sen, wspomnienie, kiedy ujrzałem, kiedy cię spotkałem, to byłaś ty. Pomagałaś przy porodzie. Zapada nagła cisza, kiedy wstrzymujesz oddech, słyszysz w oddali cichy płacz dziecka niemowlęcia, niemal tak samo jak wówczas we śnie. Nasłuchujesz, aż rozpaczona matka podnosi ręce, jakby coś tkając, i nadgarstki podziwiają w rytm wykonywanych ruchów, które przypominają delikatne ruchy akuszerki, kiedy wyłania się główka noworodka. Ku twojemu zdziwieniu przypominasz sobie te ruchy i słowa, chociaż są dla ciebie zupełnie nowe. Kiedy kobieta porusza rękami w powietrzu przed tobą, płacz dziecka cichnie, ale dźwięki dzwonków ma niemal hipnotyzującą siłę. Niebo wydaje się czyste i wyraźne, masz wrażenie, że stoisz wysoko nad okolicą, jakby klęcząc na wielkiej kolumnie, tak jak ona w swoim wspomnieniu. Ku twojemu zaskoczeniu zrozpaczona matka upada, jakby ktoś przeciął podtrzymujące ją sznurki, kolana uderzają z trzaskiem o podłoże. Jej ręce wciąż się poruszają w powietrzu, dzwonki brzęczą w rytm ruchów. Słyszysz, jak mówi chrapliwym głosem. Należy do kobiety znacznie starszej niż ta, którą widzisz przed sobą, surowej i niemal zdesperowanej. Okej. Byliśmy pośrodku lasu, wiał silny wiatr. Nie pamiętam tego snu dokładnie, ale... Tyle się jakby chciała spojrzeć w niebo, ale oczy ma zamknięte, zasunięte błoną. Biorąc powolny wdech, czujesz, jak wokół ciebie zapada cisza. Nie czuję tego wspomnienia, nie wiem, czy należy do mnie, ale...
Chcę ponownie porozmawiać o wspomnieniu narodzin. Chcę pomóc ci przypomnieć je sobie. Okej. Tell me what you saw. Show me what you saw. Tak, to chyba nie była poprawna odpowiedź. Na jakimś urwisku chyba? Gdzieś wysoko? Pamiętam śnieg. Tyla się jakby chciała spojrzeć w niebo, ale oczy ma zamknięte, zasłonięte błoną. Biorąc powolny wdech, czujesz, jak wokół ciebie zapada cisza. Nie czuję tego wspomnienia. Okej. W wielkim lesie u podnóża ogromnej skały? Klęka przed tobą na ziemi, szepce chropliwym głosem, ledwie słyszalnym nawet z tej odległości. Nie pamiętam. Nieważne. Tak, będziemy musieli sobie przypomnieć jej wspomnienie, zajrzeć jeszcze raz, co się tam wydarzyło. I wtedy będziemy mogli to kontynuować. Ale dobra, na razie tego starczy. Jeszcze mamy paru rzezimieszków do ubicia. Okej, jest tutaj jakiś... chyba nie ma żadnego berserkera. Dobra. A, przy okazji odpocząłem. Na koniec poprzedniego odcinku, jeżeli nie zauważyliście. Dobra. Co my tu chcemy zrobić? Może zajmij się tym zbrojnym magiem. Ty też. Ty również. A ty... do kogoś strzelisz za chwilę. Że również do tego zbrojnego maga? Tak. Puf! Tak, gość się zaraz przekręci. Dobra, ty dalej masz walkę obronną. Dobra. Dajmy błogosławieństwo. Gość nas przyciągnął tutaj. No nie jesteśmy w walce, więc możemy odejść po prostu. I rzucić krzyk. Taktyczna więź, detonacja. Możemy zdetonować tego maga? Spróbujmy. Tymczasem obrażenia obszarowe. A! Nieźle wypierdzieli ledera. Okej. Dobra, gość się tutaj jakiś wbił. Niech kapłan go przejmie. Ty spróbuj dodźgać tego gościa. Okej. Co my chcemy zrobić? Fajnie by było pozbyć się tego kapłana. Możemy pieszczotę zapuścić. Okej. Mam nadzieję też, że ty zaraz zabijesz tego szybko. Okej, ty użyj tego, to nam trochę pomoże. Ty możesz przewrócić tego strzelca. Okej, kolejny strzelec idzie. Okej, dobra, mag padł, to może teraz zajmijmy się tym kapłanem. Co ty możesz zrobić? To ma większą redukcję obrażeń, jeszcze nie wiadomo. Może strzelmy w takim razie do tego kapłana. Okej. Gość przywrócił niezłomnego i rzucił się na maga. Dobra, no to standardowo żelazna skóra. Ktoś przerwał walkę i sobie poszedł po prostu. Nie fajnie. Okej. Możesz jeszcze raz użyć płonącego miecza. Ty dobitego gościa. Okej, dobra, kapłan mocno oberwał.
Oni się teraz wzięli za matkę. Niezbyt dużo chyba możemy z tym zrobić. Możemy rzucić tu kolumnę wiary. Może ich przewróci. Okej, dobra, ty musisz się wycofać. Okej. Ty przewróć tego gościa i zaraz zajmiesz się kapłanem. Okej, ty już stałeś. Ale rzucić zamęt. Chyba tak będzie najlepiej. Nie, tak, będzie lepiej. Okej, ty użyj... Zmień sobie broń na łuk. Zaatakujesz z nienacka. Chybie nie. Okej, szkoda. Ale dobra, użyj drugi oddech. Ci goście na razie przestali być problemem. To może... Zajmijmy się kapłanem. Okej? Okej, rzućmy to na niego. Spróbujmy go powalić. Ten gość uciekł, tak. Dobra, tutaj musimy podejść. Złapać tego gościa. Mamy na kolejny krzyk, mamy na coś fajniejszego. Zintegracja. Okej, mentalna zaraza. Nie. Może zdezintegrujmy któregoś z nich? Taktyczna więź. Dezintegracja. Może spróbujmy zdezintegrować tego strzelca. Okej. Ty nigdzie nie idziesz. Nie lubię, jak oni wychodzą z walki i nieproszeni rzucają się na ludzi z tyłu. Okej, świetnie. Teraz ty go dodźgaj. Okej. Rzuć mu redymu. A ty... rykoszety. Okej. Ale jesteś w zwarciu, nie wiem czemu nie może uciec. Możesz przynajmniej oślepić w takim razie tego gościa. Okej, już użyła drugiego oddechu. Więc możemy ją uleczyć. Dobra, kapłan padł. Okej, użyjmy dużego przywrócenia. Świetnie. Możemy ich oszołomić również. Okej, odsuń się może trochę i spróbuj go przyciągnąć gościa. Chyba to się nie udało. Długą animację, więc nigdy nie wiem, czy się udało, czy nie. Okej, dobra. Tego gościa podpal. Ty, nekrotyczna lanca na niego. Okej. Gość padł. Paladyn nieźle oberwał. Niech użyje drugiego oddechu. Okej. Możemy się teraz skupić na tym gościu. Dobra. No tak, gość miał garłacz. Co go nieźle obrażenia nam to zadawał. Okej, dobra.
Solidne arkebuzy, solidne rzeczy. Kolejny grimoire. Przyjrzymy się jemu. Tutaj znakomity pistolet. Okej, myślałem, że to był garłacz. O, Adra. Ciekawe. Więcej krapu. Teraz zajrzyjmy do tego trzeciego grimoire'u. Dokładnie taki sam jak poprzedni. Okej, ile mam pieniążków? 19 tysięcy. Znaczy 1900, więc... Nie, tak. Nie, 19 tysięcy. Dobra, więc mogę sobie pozwolić na dodawanie rzeczy do grimoire'u bez jakichś większych... bez jakiegoś większego szczepania się. Okej, tutaj co martwia coś? Po zakrwawionym całunem znajduje się ciało. Cuchnie gangreną i zgnilizną. Okej. Berthańskie pismo. Okej. Może to jakiś kapłan był Berata. Dobra. Logo trochę podobne do tych, do wzgardzonych. I też mieli takie przekreślone krwią. Ale coś chyba mieli jeszcze pod tym. Okej, dobra. Kolejna grupa. I cofajmy się i podejmijmy ich na dla nas dobrym terenie. Okej, dobra. Rzućmy błogosławieństwo na dobry początek. Twórzmy ogień. Okej. Dobra. Może krzyk na początek? To powinno zadziałać. Ogry. Fajnie. Dobra. Spróbujmy zablokować im drogę. Figurką Skarabeusza na przykład. Okej, ten gość szybko się obrócił. Dobra, zajmijmy się drugim. Okej, osiłek rzucił się na naszą tylnią linię. Teraz coś z tym zrobimy. Może ty zamiast rzucać to może rzuć kontrolę umysłu. Przyda nam się dodatkowe... Tak. Przyda nam się dodatkowa tarcza z przodu. Okej, tym gościem trzeba się szybko zająć. Aha. Okej, udało się chyba tego zdominować. Ty się trochę cofnij. Użyj arkebuzu. Matka mocno oberwała, żeby użyć drugiego oddechu. Dobra. Tutaj możemy ładną kulę ognia im zasadzić. Okej, tutaj chyba położony jest paladyn, co? Leżysz? Tak, powalenie. Okej, dobra. Użyłeś drugiego oddechu? Tak, ale i tak obrywasz. To cofnij się. Czy jakąś potkę? Nie do końca. Możesz coś wziąć, co cię wyleczy? Chyba nie do końca, co? Prawie do redukcji obrażeń przywracając wpływem czasu wytrzymałość. Okej, może użyć tej blokady bólu w takim razie, tylko potrzebuję jeszcze troszkę skupienia. Okej, spróbuję ich oszołomić tutaj. Okej, ten gość wpadł w szał. Możemy ich jeszcze zamęcić. Nie przeszkodzi. Czy nie zaszkodzi. Okej. Wykończcie tego siłka. Ty możesz rzucić świętą ziemię. Okej. Okay.
Okej, gość się rzucił na matkę. Znowu. Dobra, spróbujmy go sparaliżować. Okej, tutaj frontowa linia nam się trochę rozrzuciła. Okej, ubił nam szybko matkę, nawet nie zdążyłem nic z tym zrobić. Okej, dobra. Zajmijcie się szybko tym gościem. Okej, ty paladynie się wycofaj. Zgajmij może tego gościa. Okej, dobra, paladyn niech na chwilę ich blokuje. Okej, ty walcz z nim. Tak, ten gość się wyleczył. To zrzućmy im jakieś AOE znowu. Morową chmurę. Na przykład. Okej. Ty możesz również rzucić nam coś ładnego. Koronę dla wiernych. No czemu by nie? Dobra. Jeszcze masz swoje standardowe czary. To użyj ich. Okej, ty możesz użyć płonącego ostrza, żeby trochę nas podleczyć. Możesz spróbować tego gościa powalić. Będzie to trudne, ale dasz sobie, Adir. Wierzę w ciebie. Okej. Ty możesz ich oszołomić. Dobra. I rzuć się na tego gościa. A, przyciągnął Alota, ale niewystarczająco dobrze. Okej. Gili jest znowu pro... Ma znowu problem. Więc może rzućmy wyładowanie łańcuchowe. Okej. Coś jeszcze możemy ładnego zarzucić. Możemy znowu zamet użyć. Ale dobra. Skupmy się może najpierw na tym gościu. Chyba nam największe problemy na razie sprawia. Spróbować go jeszcze raz powalić, teraz z koroną władzy. Nie udało mu się znowu, chociaż powinno być łatwiej. Okej, dobra, to oślep tego gościa. Okej. Pociski. Tak, ty musisz się wycofać. I przejść na walkę dystansową. Okej, dobra, to zarzuć mu jeszcze dodatkowe pociski. Chcemy go szybko gościa ściągnąć. Okej, tutaj jakiś gość padł z tyłu. Ty możesz rzucić jeszcze jakieś ładne zaklęcie. Serio? Okej, cofnij się. Okej, dobra. Alot. Dobra, skup się dalej na tym gościu. Ty też. Okej, dobra. A może użyć drugiego oddechu, ale jeszcze nie potrzebuję. Dobra, już potrzebuję. Dobra. Możemy go podnieść szybko. Okej, na krytyczne lamce, może go wykończy, czy w końcu. Dalej go nie wykończyło, ile on ma punktów życia? Irytujące. Okej, dobra, Eder wstał. Okej, dobra, zdjęliśmy w końcu tego gościa. Zajmę się po kolei kapłanem. Ile on ma odbić? Serio? To bez jakichś czarów ochronnych. Ale dobra.
Zdecydowanie potrzebujemy tutaj dużo, dużo nakładu pracy, żeby cokolwiek zrobić. Okej, okay, znakomity mod bojowy. A nagroda też nie jest jakaś powalająca. No ale dobra. Będziemy musieli znowu odpocząć. Zaledwie po paru walkach. Więc nie wiem, czy to nie jest znak, że troszkę tutaj są zasilni na nas. Ale w sumie dajemy sobie radę. Ale dobra. W następnym odcinku pewnie dalej zbadamy tutaj urwisko. Znajdziemy może komendanta. Pogadamy z nim, co myślimy o jego polityce. Nikt nie przejdzie. No i może w końcu damy się do środka wieży. Zobaczymy. Póki co dziękuję wszystkim za uwagę. I do usłyszenia. Cześć.